Witajcie, drogie dziewiarki. Spotykamy się w maju, w miesiącu już trochę wiosennym, trochę letnim, kiedy już absolutnie nie myślimy o zimowych włóczkach. I w takim właśnie czasie chciałam Wam opowiedzieć o szukaniu inspiracji. Bo jak wiadomo, poza włóczką, czasem do dziergania, które zazwyczaj jest w deficycie i niełatwo go znaleźć, potrzebne są inspiracje, czyli to, co chciałybyśmy posiadać, co chciałybyśmy wydziergać, czego chciałoby się nauczyć, a potem nosić. Ja zazwyczaj pomysły na swoje dzianiny znajduję w starych gazetach. Starych, takich ponadczasowych. I tutaj właśnie chciałam Wam pokazać bardzo starą gazetę. To jest Fatoama, no jedna z moich ulubionych wydawnictw. Ma dzianiny ponadczasowe. Włóczki, z których są wykonane, już dawno ich nie ma w handlu, w obrocie, ale wzory naprawdę można wykorzystać i coś z nich stworzyć. Także tu jest ta stara gazeta. Myślę, nie wiem z którego roku, ponieważ nie jest podawany rocznik, ale myślę, że co najmniej 5, 6, może 7 lat temu. I tutaj w tej gazecie, która posiada naprawdę fajne różne sukienki i sweterki, pokażę Wam wzór na tunikę, która mnie zainspirowała na tyle, że zrobiłam sukienkę z włóczki Mohair Lux. Bo to właściwie od tej sukienki z Mohair Luxa wszystko się zaczęło. Pojawiły się pytania, jakim wzorem wykonałam, z jakiego ażuru korzystałam. Także tutaj Wam pokazuję, co mnie zainspirowało. Ta właśnie tunika, tutaj wykonana z letniej ciężkiej włóczki, to jest mieszanka bawełny z jedwabiem. Z aktualnie posiadanych w ofercie, myślę, że doskonale na to się nada włóczka Primula od Langato, włóczka Golf od Langa, myślę, że Gamma i też Mulberry Silk, nowość od firmy Langiers, czyli wszystko zaczęło się od tej tuniki. Tym samym wzorem tutaj jest wykonany taki żakiecik, kardigan do tej tuniki. Noszono osobno, można nosić razem. Także tutaj się od tego się zaczęło. Przetłumaczyłam dla Was specjalnie dokładnie, jak jest wykonana ta tunika. Ale dlaczego mnie to zainspirowało? Popatrzcie tutaj na te rąby, one się zwężają ku górze, czyli to jest to doskonałe wykorzystanie samego wzoru do tego, żeby uzyskać zwężającą się górę, co się wykorzystuje właśnie w tunikach i sukienkach. Także tutaj jest zdjęcie. A tutaj na naszej stronie będzie do pobrania przy okazji właśnie tego filmu. Tenże schemat, w którym zamykanie oczek na kształtowanie linii sukienki znajduje się w punktach, w pewnych punktach tutaj opisanych. Po prostu wykonuje się ten wzór zgodnie z ilością rzędów. Ja wykorzystałam tylko wzór rąbów, bez przejścia ażurowego pomiędzy rąbami, bo chciałam, żeby sukienka nie była aż tak bardzo ażurowa. Także i nie doszłam w sukience do ostatniego zwężenia, czyli powtarzałam do końca, teraz Wam pokażę na sukience, powtarzałam schemat właśnie w przedostatnim zamykaniu czubka rąba, że tak to nazwę. Także tutaj jest ta gazetka, wzór będzie do pobrania. A to jest ta sukienka właśnie, która powstała na podstawie tej inspiracji z gazety FAM. Nie jest z bawełny wykonana, jak było w oryginale. Jest piórkowa z włóczki moherowej, z Mohair Luxa, który bardzo lubię i uważam, że to jest jeden z lepszych tak zwanych hit silków na rynku. I tutaj właśnie, teraz Wam pokażę. Tutaj jest w oryginale, pomiędzy tymi rąbami jest wzór ażurowy. Ja z tego zrezygnowałam. Mam powtarzalność tylko i wyłącznie tego rąbu. Zaczęłam od... Wzór musiał być podzielny przez 15, także tutaj ilość sobie mniej więcej wyliczyłam i tak kontynuowałam go. Zamykanie następowało tutaj. Widać, że już jest węższy rąb. I tutaj. Także w każdym rąbie zamykało się więcej oczek
niż wynikało ze wzoru, żeby sukienka zwężała się ku górze. Także i później, już po tym ostatnim zamykaniu, kontynuowałam ten rąbik, ten ostatni rąbik. Zmniejszyłam nawet druty, zamiast, bo zaczęłam na czwórkach, później przeszłam na 3,75, a tutaj na górze na 3,5 i kontynuowałam ten rąb do końca sukienki, nadając kształt dekoltu, wycinając miejsce na pachę, a później robiąc sobie na podstawie własnych wyliczeń rękaw, bo w oryginale nie było rękawa. I takim to sposobem znalazłam inspirację na sukienkę wykonaną z innej włóczki, innym troszkę sposobem, z rękawami, którą bardzo lubię. Także to jest jeden z przykładów szukania inspiracji. Z gazetki Femme. Tutaj, tu jest gazetka Verena. Również jedna z moich ulubionych gazet. Jest w języku niemieckim, jak to u mnie w domu się żartuje, że to jest nieludzki język, więc, ale ja lubię, nawet nie znając języka, można schematów nauczyć się czytać i radzić sobie spokojnie w wykonaniu dzianiny. I w tejże gazecie, to jest najświeższa Verena, znalazłam taki top w stylu marynarskim. O tutaj, tu może najpierw pokażę tutaj. Jako, że lato się zbliża i ogólnie lubię klimaty właśnie związane z wodą i takie kolory biało-granatowe, no to bardzo na niego zwróciłam uwagę. I tenże top wykonany jest z włóczki, której nie mieliśmy w ofercie, włóczki Langa. Jest to włóczka Amira. Amira, kiedyś ją dotykałam, jakoś nie zachwyciła mnie wyglądem w motku, ale widząc ten top, postanowiłam dać jej szansę i spróbować, co mi wyjdzie, gdy tutaj w tym przypadku wykonałam dokładnie ze wzorem. Także z tej gazetki, z Vereny. I tu jest efekt mojej pracy. Także to jest top z włóczki Amira w kolorze białym i granatowym. Zużycie na ten topik to jest łącznie 4 motki białe i jeden motek granatowy, z którego zostaje jeszcze troszkę. Na drutach numer 5,5 i 6. Gruba bawełna, mięsista. Wokół dekoltu i ramion wykończyłam na szydełku oczkami rakowymi. I myślę, że to będzie fajna dzianina właśnie na lato do wakacyjnych odziewków typu białe spodnie, których wiadomo, że do pracy trudno założyć, czy białej spódnicy. Także tu jest włóczka Amira, top wykonany, już było prane. Połączenie białego i granatowego jest bezpieczne, nie farbuje. Także sprawdzone. Tego się obawiałam, patrząc na granat Amiry, ale nie farbuje, połączenie jest ok. Także tu jest kolejne wykorzystanie inspiracji znalezionej w gazetce. Tutaj przy okazji nowych kolorów od Atelier Citron, patiny. Patina jest włóczką, która w ofercie, tu mam kartę kolorów, która w ofercie firmy Citron jest od wielu lat. I taka jest troszeczkę włóczka nieodkryta. Fajne połączenie wełny z wiskozą. Ma delikatny połysk, spójrzcie. Delikatny połysk, jest bardzo miła dla skóry, a dzianiny z niej wykonane są lejące, czyli dobrze się układają do figury. I przy okazji tych nowych kolorów, które przyszły, mi w oko wpadł ten najciemniejszy. I ja już mam duży fragment robótki z tego koloru. Także tutaj jest karta pokazana w ten sposób, a tutaj są moteczki. Tu się przykolegował Bloom, który Wam pokażę na końcu. Także to są nowe kolory. Ecri, taka krewetka, miętowy, piękny, srebrny. Spójrzcie. A patina nadaje się i na sweterki, i na chusty takie grubsze, bo doskonale się układa i poddaje się blokowaniu. Także tutaj. A tu jest ten mój kolor. O taki, to jest drugi motek.
To jest właśnie ten ostatni z palety. I ja robię coś takiego. O, tutaj może najpierw pokażę tak. I zaraz Wam pokażę, gdzie znalazłam inspirację do tego. To jest jeszcze nieprane. Myślę, że to się pięknie wyprostuje po wypraniu. To jest taki panel ażurowo-warkoczowy. A inspirację na to znalazłam jakże inaczej w Famie lub Werenie. Tym razem we wcześniejszej Werenie, w tym numerze. I po prostu zakochałam się w tym modelu. O, to jest ten model winowajca wszystkiego. Te piękne plecy, przód taki niepozorny, gładki. I no, to jest właśnie, to są moje plecki. Tu jest wykonane z mieszanki lnu z bawełną chyba i z wiskozą, czyli jest lejące. I tak sobie pomyślałam, że właśnie patina da mi ten efekt układania się dobrego do figury. Jaki będzie końcowy efekt tego, nie wiem, bo to jest właśnie w dziwiarstwie najfajniejsze, że efekty bywają zadziwiające. Także ten numer Wereny i tak wygląda moja wersja, to jest zaczęty drugi motek. Plecki, co będzie na przodzie? Też nie wiem, no plecy są najtrudniejsze, dlatego od nich zaczęłam. Także tu kolejna inspiracja z Wereny. Mamy nowe kolory patiny i jakieś tam parę dni temu dotarły nowe kolory Bluma. Dwa nowe kolory Bluma. Blum to są dwa, to są motki, które są mieszanką bawełny, lnu i wiskozy, tak? I są duże. Na bluzeczkę wystarczą dwa motki. Także tutaj kolorki. Następna piękna włóczka od Citrona, to jest włóczka Herbsweet. Włóczka, która ma dużo metrów w składzie, w motku ma 165 metrów i to jest to 100% merino. Także tutaj jest paleta kolorów nowych i pastelowe i później mamy takie cztery żywsze kolory. Z tej włóczki robię sukienkę taką zimową. Myślę, że na następnej zimie skończę, ponieważ to się dłubie na naprawdę jak w cieniutkich drutach typu 3,25. Nudnym ściągaczem, także no, staram się to pomiędzy innymi trudniejszymi pracami dziergać. Także tutaj są te nowe kolorki. Spójrzcie, jak pięknie wyglądają. One zawsze jak pięknie wyglądają razem. Właśnie takie połączenia żywego, na przykład tutaj, spójrzcie. Prawda, że piękny sweterek byłby? Albo chusta mozaikowa, bo kolorki pięknie by się odznaczały od siebie. Ale tutaj dla dzieciaczków, które mają wrażliwą skórę, ponieważ jest to włóczka przeznaczona też dla naprawdę wrażliwych skór. Czasami inspirację mam po prostu w głowie, czyli robię, nabieram na druty oczka i lecę w górę. I tak właśnie powstał taki mój sweterek z włóczki, która nie zwróciłabym na nią uwagę, gdybym nie zobaczyła dzianiny wykonanej z tej włóczki. Tak, nam też się zdarza, że nie widzimy, od razu nie widzimy potencjału włóczki, tylko dopiero gdy zobaczymy dzianinę. Także u Dorotki na spotkaniu we Wrocławiu zobaczyłam sweterek. No i postanowiłam też sobie machnąć z czterech motków i kawałka. Także musiałam rozpocząć niestety piąty moteczek na drutach numer 4,5. Dzięki czemu ona jest taka zwiewna, cekiny powodują, że dzianina robi się taka dobrze układająca się. To są absolutnie z głowy nabrane oczka po krótkiej, tutaj chyba były trzy rzędy, Francuza, jerseyem w górę, prosto, bez podkrojów. Tutaj zszywane ramionka, rękawki na prosto, bez żadnych zamykania oczek. Nic nie było, tylko po prostu prosta bluzeczka. Inspiracja z głowy, z tego, co bym chciała posiadać w szafie, co by mi się przydało do różnych, do spódniczek, do spodni.
A tutaj mam sweterek, który już był. Miał zdjęcia robione. Proszę, tak wygląda. Miał zdjęcia, był na spotkaniu w Wrocławiu, chyba w Łodzi, nie pamiętam. Także miałam przyjemność go prezentować w różnych miejscach. I w ostatnim filmie miałam go na sobie. Jedna z pań poprosiła, żeby powiedzieć, jak zrobiłam ten ażur. Ażur będzie opisany, jak postąpić w każdym rzędzie. Składa się z 7 rzędów. Tutaj ogólnie to ja go robiłam z głowy, po prostu sobie nabrałam oczka i ewentualnie jakby mi się nie zgadzały oczka, to bym je zamknęła któreś tam, albo bym dodała, gdyby mi brakowało. Także ja bardzo luźno czasami podchodzę do schematu, do dziergania, bo to ma mi sprawiać przyjemność, a nie, że muszę śledzić dokładnie każdy rząd. Także tutaj naprawdę była duża dowolność i po ażurze zrobiłam co kilka rzędów, 2 rzędy oczek samych lewych. Także jerseyu lewego. Także tutaj będzie opisany ten ażurek słownie, jak go zrobiłam specjalnie w dedykacji dla pani, która zostawiła nam komentarz pod filmem. Także to jest to. I tutaj jeszcze chciałam wam pokazać, nie mam motków tych włóczek, mam coś lepszego, próbki, ponieważ próbki zazwyczaj pokazują wam, co ten motek za potencjał kryje w sobie. I tutaj są, to są próbki od z włóczek Lany Gatto, letnich, które ostatnio pojawiły się na naszej stronie. Próbki wykonała Stasia. Dziękuję jej tutaj właśnie bardzo za poświęcony czas na to. I tutaj jest len, 100% len. Włóczka trudna w dzierganiu. Każda, która próbowała dziergać z lnu, to potwierdzi, że to w dzierganiu, w dotyku przypomina taki sznurek do pakowania. Ale len swoją urodę pokazuje dopiero wtedy, gdy ten gotową dzianinę wykonaną prawie ze sznurka wypierzemy i ułożymy. Także to po wypraniu naprawdę się zmienia. Traci szorstkość i robi się właśnie takie układające się. To jest włóczka Fresh Lany Gatto. To jest włóczka Zante. Myślę, że idealna włóczka na sukienki, ponieważ bardzo dobrze będzie trzymać kształt. Włóczka Zante. Ona ma taki delikatny połysk. Taki naprawdę subtelny połysk zależy od koloru włóczki. Tutaj jest włóczka Zante od firmy Lany Gatto. A tu jest takie włóczka Rodi, też od Lany Gatto, letnia włóczka. Próbeczka wygląda tak. W dzianinie będzie bardzo miękkie i przyjemne w dotyku. Ściągaczek. Myślę, że żadnych wzorów nie należy na tym wykonywać, ponieważ ona jest ozdobna sama w sobie. Tutaj jest tak zwana lewa strona, chociaż to jest umowne, ponieważ atrakcyjnie wygląda i na jerseyu prawym, i na jerseyu lewym. Także to tyle chciałam wam pokazać o inspiracjach, które sama znajduję, szukam, znajduję. Mam nadzieję, że inspiracje również poza włóczkami znajdujecie u nas, bo bardzo się staramy, by poza drutami i włóczką zaoferować wam również sposoby wykorzystania tych włóczek. Także dziękuję za dziś i do następnego razu.